Nota chi ha concezioni fizyki, konkretnie biofizykę, no ale wśród fizyków było kilku ode mnie lepszych i wiedziałem, że tam kariery nie zrobię, więc szukałem czegoś interesującego, a ponieważ regularnie czytałem wiadomości i czasopisma popularno-naukowe z biologii, więc szukałem w tym kierunku i znalazłem się w Instytucie Nyckiego, gdzie się dowiedziałem, że po dłuższej przerwie są miejsca doktoranckie, bo było mało i nagle Akademia dostała, konkretnie Instytut dostał 24 miejsca doktoranckie i do wielu pracowni, w szczególności do pracowni Zakładu Neurofizjologii przyjmowano nowych ludzi. Znalazłem sobie promotora, panią profesor Haruczynian Kozak, która zaprosiła mnie na Seminarium Środowe Zakładu Neurofizjologii to tradycja wywodząca się od Pawłowa, którą Konorski właśnie do Instytutu Nęckiego przywiózł. Byłem na tym seminarium, oczywiście niewiele z niego zrozumiałem, ale po nim pani Bella Haruczynian przedstawiła mnie profesorowi Konorskiemu, który się przyjrzał i powiedział: świetnie, to niech pan wpadnie do mnie poniedziałek, ale przedtem niech się pan umówi na godzinę, a mój telefon, i tu podał swój telefon, to będzie pierwszy test, czy pan zapamiętał, czy nie. Oczywiście nie zapamiętałem, ale łatwo było znaleźć w książce telefonicznej. I to była pierwsza i dość taka ekscytujące spotkanie z profesorem Konorskim. Jerzy Konorski was born in 1903 in Łódź, in the Kingdom of Poland. Early, he found his scientific ambition, which was to answer the question, how does the brain work? In order to answer this question, he started to study medicine, during which he met Stefan Miller. They shared scientific interests and quickly became close-hearted friends. Jung, Konorski and Miller were looking for different approaches of studying the brain. Soon, they discovered works of Ivan Pavlov. They were deeply fascinated by the person of the Russian Nobel Prize winner and by his experiments on classical conditioning. However, at the same time, they realized that there may exist some types of behavior which cannot be explained with Pavlov's theories. As third-year students, they decided to perform their own experiments. They bought a dog called Bobek, and in the home-built apparatus, they discovered a novel form of conditioning. Discovered by them, type of learning differed from Pavlovian one, during which a learner remains passive and its responses to a signal are involuntary. They described the situation when an animal has to perform an action on a signal in order to receive a reward. They called it conditioning type 2, which nowadays is better known as the operant conditioning. These results were published in French journal. They were also sent to Pavlov, who became interested in persons of young men who dared to point lacks in his theories. They went to Leningrad, where they joined the Pavlov laboratory. Miller stayed there half a year and Konorski 2 years. When he came back to Poland, he was already the full-grown scientist. Natomiast związek między Instytutem Nęckiego a Konorskim zaczął się dzięki Dębowskim. Bo Dębowski wtedy jeszcze był tym tak zwanym dyrektorem, tym człowiekiem, który tutaj funkcjonował w Instytucie, bo oni się rotacyjnie wymieniali na stanowiskach kierowniczych. I zaprosił, słysząc, że wraca po 2 latach pobytu u Pawłowa, Konorski, zaprosił go na wykład do Instytutu Nęckiego. I Konorski oczywiście z tego natychmiast skorzystał. Ten wykład się odbył, zrobił dobre wrażenie. No i był miał dalsze konsekwencje. Ponieważ, zresztą to opisuje na podstawie tego, co napisał sam o tym Konorski. Zaznaczam, nie zmyślam, tylko cytuję Konorskiego. I Konorski napisał, no i rzeczywiście ja przyjąłem to zaproszenie. Spotkaliśmy się w Instytucie Nęckiego. I osobą, która szczególnie rzeczowo zabierała głos
po moim wystąpieniu była pani Liliana Lubińska. No właśnie, to bardzo mnie zaciekawiła ta postać, bo bardzo mało o niej tak naprawdę wiem. Była pani Liliana Lubińska, już wtedy od dawna pracownik Instytutu Lenckiego, która, jak rozumiem z autobiografii Konorskiego, jedyna, która rzeczowo zadawała mu pytania dotyczące jego pracy u Pawłowa. No i skutkowo zgodziło się z tym, że się pobrali. Takie, że, no tak, i też chyba w jego biografii było napisane nawet kilka takich zdań, że on miał niewielkie pojęcie na temat fizjologii czy jakiejś neuroanatomii, a ona była to, super wykształcona tak, w tym kierunku. Tak, więc o to chodzi, że jak sam pisał, państwo czytali autobiografię? Czytaliście? Tak, tak, po polsku. Czy po polsku. Bo to w końcu spowodowała to moja żona, że to w ogóle zostało przetłumaczone, bo to przecież było tylko po angielsku. Ach, no bo ja czytałam ten przedruk, który jest w tym trzecim tomie. Nie, to jest trzecim tomie, co jest prawda, ale oryginał pokazał się w Archiwum Historii Nauki Polskiej. Dostał ten oryginał przetłumaczony już po śmierci Konarskiego. Bo tak był tylko i wyłącznie po angielsku. No i wracając do tej historii tutaj, prawda, właściwie i po tym wszystkim Lubińska wzięła go za rękę i zaprowadziła do Instytutu Lenckiego i przedstawiła Białaszewiczowi, który prawdopodobnie też był na tym wykładzie, nie wiem, ale w każdym razie go przedstawiła, żeby stworzyć jakieś warunki pracy w Instytucie Lenckiego. I rzeczywistość była taka, że Konorski pracował jako lekarz w szpitalu psychiatrycznym w Pruszkowie, a eksperymenty i inne prace wykonywał w Instytucie Lenckiego. Czyli był tak zwanym pracownikiem, czyli człowiekiem, który nic nie dostawał, żadnych pieniędzy. Nazywał się pracownikiem. a miał możliwości tutaj wykonywania eksperymentów. Spotykało się, ale to była osoba wcale niełatwa do tak, znaczy z jednej strony, jeżeli się do niej zwróciło i to ona służyła natychmiast pomocą i w ogóle była osobą bardzo sympatyczną, ale jednocześnie była osobą taką, którą no, nie nawiązała łatwo kontaktu. Sama bardzo dużo pracowała, wie pani, paliła bez przerwy, więc to jeszcze było rzadko. No wtedy wszyscy palili, ale ona nie przerywała, a myśmy rzucili w pewnej chwili wszyscy. I teraz nikt nie pali, prawda? Ale pani profesor Lubińska nie wyjmowała z porta z ust, no więc regularnie paliła. Nie tylko zresztą ona, ale ona z porty paliła, więc to była dość taka widoczna osoba. Ale ona regularnie oponowała, miała niezwykle krytyczny umysł. Moim zdaniem to była wybitna osobowość. Niestety nie miała parcia na szkło, jak to się mówi dzisiaj, ale to była jedyna taka osoba, która opublikowała dwa artykuły w Nature, jeden Science, prawda, w latach 60. Te jej badania nad dwukierunkowym przepływem aksoplazmy to po prostu przełom w fizjologii no, transportu aksonalnego, to oczywiście, ale w ogóle w neurobiologii. Małżeństwo ich bardzo na pewno związała jeszcze no, sprawa następstw wojny. Szczęśliwie, że uciekli, prawda? Szczęśliwie, że im koledzy jego,
z tego nawiązanego kontaktu z lat 31-33 natychmiast podali rękę, jak oni przeszli. Bo ja jako 11-letni chłopiec z matką przeszedłem ze strony sowieckiej, w tym prawie samym miejscu, w którym oni, ze strony w grudniu, ze strony sowieckiej na stronę niemiecką, a oni przeszli ze strony niemieckiej na stronę sowiecką, prawie dokładnie w tym samym miejscu, mniej więcej na wysokości Białegostoku. Ale cała rzecz polegała na tym, że oni początkowo tam byli związani ze szpitalem w Białymstoku chyba, a później napisał do swoich znajomych Konorski i oni mu zaproponowali, żeby udał się do wtedy Leningradu, do Kołtuż i wykombinowali mu delegację postanowki do Gruzji. To do tej pory nie wiadomo, jak to jest, bo to była właściwie kawałek papieru. I nie wiadomo, kto to... Ktoś podpisał bez tego i na tej podstawie oni się udali i tam spędzili. Z kawałkiem papieru. Tak. Raz. Dzień dobry, my tu do pracy. Zajechali, pracowali i tak dalej. Oczywiście jak front się zbliżał, to oni pracowali na rzecz szpitali oczywiście. No tak, tak, tak. Jak wiesz, oni, Niemcy już na Elbrus nawet weszli, więc byli. Konorski, najważniejszą rzecz, jaką zrobił po wojnie, to jest to, żeby udał się do Anglii ze swoją książką, którą wydał po angielsku, Condition of Reflexes, prawda? I którą zresztą, korzystając z tego, że tam mieszkał jego brat, prawnik, mieszkał u niego i wziął dobrego tłumacza i tą książkę dobrze przetłumaczyli i ta książka zrobiła furorę, proszę pani. To było właściwie, jak pani mnie pytała, czy państwo mnie pytacie, która była największe miała znaczenie, to niewątpliwie ta. Czyli tylko Konorski trochę nie poszedł za ciosem i właściwie, bo gdyby tak, to miał nawet szansę według mnie na dobra. Gdyby pociągnął badania w kierunku tych swoich teorii, bo tam było dużo teorii różnych. Dudnych teorii, prawda? No próba połączenia, prawda? I Sherringtona z Pawłowem. Cała idea główna, połączenia Sherringtona z Pawłowem, to jest cała idea tej książki. No, ja nie jestem neurofizjologiem, więc ja to, co mówię, tak, prawda? Powtarzam to, co inni mówią. Ale raczej ja ją prawie, że przeczytałem. No, ale w każdym razie powiem szczerze, że to był wielki sukces. To był autentyczny wielki sukces. No oczywiście był dobry tłumacz, który to porządnym angielskim, takim dla anglojęzycznych ludzi dostępnym, prawda, i sympatycznym to przedstawił i tak dalej. I to z punktu widzenia opracowań, to było jedno z najważniejszych, jakie ukazały się w historii. Dobra, a to jakie były czynniki, jeżeli wiadomo w ogóle, dlaczego on potem jakby w tej drugiej części... Sytuacja była tego rodzaju, że poglądy Konorskiego polegały na tym, że on oczywiście łącząc z Sherringtonem poddał wątpliwości wiele tez Pawłowa. Co w czasach oczywiście stalinowskich było obrazą nie tylko Pawłowa, ale obrazą Związku Radzieckiego. No to trzeba sobie zdawać sprawę. Jak był obraz Związku Radzieckiego, to oczywiście Konorski, najpierw kochany, prawda, uczeń Pawła, jeden, prawda, z uczniów Pawła, nagle stał się wrogiem numer jeden. I zresztą Konorski był bardzo nieprzyjemnie atakowany i szczerze mówiąc sam się wielokrotnie poddawał, prawda, taki autocenzurze i sam siebie krytykował oczywiście i tak dalej. Bo ciężkie czasy były, więc tak to wyglądało. Względem tego co sam napisał, trochę... Okay. To nie było, to było oczywiście i tak dalej. No ale przyszedł rok 56. Wszystko się przekręciło i później odwrotnie ci, którzy go atakowali w ZSRR, go natychmiast chcieli zapraszać i go kołubiono i tak dalej. No i też chyba w Polsce zauważono tutaj, jak zaraz był mocno... No bo jednocześnie to
działało stymulujące również na Zachód, prawda? Okazało się, prawda, że jest taki, który jest tutaj krytykowany, i to było niewątpliwie dodatkowym bodźcem, który ułatwił Konarskiemu później wielokrotne wyjazdy na Zachód. Zaczepmy się na chwilę na tych dwóch książkach, bo z tego co rozumiem, ta pierwsza książka, którą napisał w 1948, to było pod wpływem jego pracy z Pawłowem. Wiele tam było też jego teorii, które, jak rozumiem, wtedy nie były jeszcze potwierdzone eksperymentalnie i to była... No nie, one już były. On przed wyjazdem do Pawłowa zrobił z Millerem główne doświadczenia dotyczące odruchów instrumentalnych i zdawał sobie sprawę, że nie tylko klasyczne odruchy, ale że istnieje jeszcze aktywność zwierzęcia, która też zmienia w sposób plastyczny połączenia w mózgu. Okej. A ta druga jego książka, to jak rozumiem, ta późniejsza, która jest taką próbą syntezy chyba tego wszystkiego, co zrobił, z tego co rozumiem, odbija się trochę mniejszym echem. Czy to nie jest tak do końca? Nie zgadzam się z tym. Mnie się wydaje, że ta druga właśnie utorowała mu drogę w Stanach Zjednoczonych, bo ta pierwsza rzeczywiście podbił Europę, a głównie Anglię tą pierwszą książką. Natomiast ta pierwsza nie odbyła się tak bardzo w Stanach Zjednoczonych. Ta druga już z tą jego sławą jako dysydenta Łysenkowskiego, prawda, utorowała mu drogę do Stanów Zjednoczonych. I Integrative Activity of the Brain, w której on przedstawił, on uważał, że to za krótka ta książka jest Integrative Activity of the Brain i że ludzie nie zrozumieli i dlatego go nie cytują. I trochę żałował tej książki, że nie zrobił jej dłuższej, ale myśmy oczywiście zdawali ją wykutą na blachę na egzaminie na studium doktoranckie. I to była bardzo spójna teoria. Z niej zostało wiele, znaczy te główne cechy, które mogą wnieść, które zostały z niej we współczesnej nauce, to oczywiście plastyczność, sama nazwa plastyczności, no i jednostki gnostyczne, które nadal są. Teraz robiliśmy the first symposium, Nęcki Symposium ON, i to dotyczyło właśnie teorii Konarskiego, i tutaj przyjechali ludzie, którzy nadal, teraz nie nazywa się to jednostka gnostyczna ani Grandmother Cell, tylko się nazywa Jennifer Ariston Cell. Tak. A wracając do tego terminu plastyczności, bo rozumiem, że on i Hebb w dosyć podobnym... Równolegle w zasadzie tak pracowali, tak. I czy Konarski sobie zdawał sprawę, że ukuł w zasadzie taki termin... Moim zdaniem nie, on użył tych słów w wykładzie w Londynie. Nie wiem, czy w Londynie, w Anglii, pojechał właśnie po tym, jak wydał tą pierwszą książkę i tam był mocno oferowany i ten swój wykład opublikował i tam są te zdania o plastyczności mózgu, o plastyczności właściwie zmian synaptycznych. Dorabianie w Łodzi to była droga do sukcesu Instytutu później w Warszawie. To było tak, że rektorem Uniwersytetu Łódzkiego był Kotarbiński. Teraz po wojnie mówimy oczywiście. I Kotarbiński natychmiast zarówno państwu Niemierkom, jak i Konarskiemu, jak i oczywiście pani Lilianie Lubińskiej i tak dalej, zaproponował pracę w uniwersytecie. Oni to podjęli nie tylko dlatego, żeby mieć dodatkowe pieniądze, tylko podjęli wszystko, żeby mieć kontakt ze studentami. Ponieważ problem, to był właśnie problem wykształcenia ludzi. Bo w ogóle nie było 30 lat. Bo nikogo nie było w ogóle, no poza nimi. Pustka. Więc trzeba było znaleźć tych ludzi, a najprościej było, bo wtedy, kiedy się było jednocześnie nauczycielem uniwersyteckim. I ze studentów rekrutowano potem. Rekrutowano, my jesteśmy wszyscy ludzie, to ten... Odbudowa cała poszła w Łodzi. Bo pan profesor w którym roku zaczął w Instytucie pracować? Ja w Instytucie to zacząłem zapracować dopiero w roku 1953.
Natomiast wojna i przejście do Łodzi, w której postanowiono odbudować Instytut Nęckiego przede wszystkim nie materialnie, ale odbudować go kadrowo. No bo to był problem. No nie było ludzi. No. Trzeba wszystko było stworzyć od nowa, więc Łódź była tym, zresztą sam Konorski jest łodzianinem, Lubińska też jest łodzianką, Niemierkowa też, to wszystko są łodziani. Jeszcze wcześniejszych czasów, prawda? I tak dalej. No więc, ale pomijając tą samą sprawę. Więc w każdym razie cały problem okresu łódzkiego to był problem odbudowy kadry. Stworzyć kadry. I stworzono. Ja jestem jednym ich przykładem. I ta kadra potem... Tu przyszła do Warszawy. Ponieważ on, mimo że bardzo sobie cenił Pawłowa i odruchy wankowe pierwszego typu, no to jednak w pewnym stopniu te odruchy instrumentalne, które z Millerem zapoczątkował badania tych odruchów, to było niezgodne z nauką Pawłowa. Pawłow się z tym nie zgadzał, ale też cenił Konorskiego, to trzeba było oddać. No i jak się Łysenko zaczął w Związku Radzieckim, no to wszyscy, którzy byli niezgodni z noblistą Pawłowem, prawda, byli degeneratami. Konorski miał ciężkie chwile tutaj, no ale dzięki Bogu wtedy dyrektorem Instytutu Nęckiego był profesor Dębowski, znana osoba, marszałek Sejmu, i oczywiście to był świetny parasol dla Konorskiego, bo mimo że Dębowski był wiceprzewodniczącym chyba Komitetu Łysenkowskiego, to jednocześnie uważał, że wolność badań naukowych powinna królować, i oddawał Konorskiemu to, co on zrobił, a Konorski połączył w zasadzie badania Pawłowa z jednej strony z badaniami Sherringtona komórkowymi z drugiej strony. No i to właściwie jest jego główny wkład w neurofizjologię. Stąd do dziś jest cytowany, są to jego dwie książki, Conditioned Reflexes i Integrative Activity of the Brain. Ciągle jeszcze są cytowane. Państwo tego sobie nie zdajecie w pełni sprawę, bo to jeszcze, bo jak już zmarł Stalin i później zaczęło się wszystko zmieniać, to, prawda, później październik 56 roku, no to wszystko się przekręciło do góry nogami, ale do tego października 56 roku to jednak trzeba było powiedzieć, że ten reżim był groźny. I no, ale była jakakolwiek swoboda? Czy raczej trzeba było robić to, co kazano? Wie pani, co kazano. No, swoboda była w gronie, powiedzmy sobie, przyjaciół. Natomiast oficjalnie wszystko było, prawda, jak trzeba. No, dopiero, prawda, jak przyszedł najpierw śmierć Stalina w 53 roku, a później to szybko zaczęło się sypać. Później 20 zjazd KPZR, no i później dojście w październiku Gomułki w Polsce do władzy i wszystko się przekręciło. I było czuć taką wyraźniejszą odwilż, że... To była ogromna zmiana. Okej. Okay.
To była największa zmiana, polegała na tym, żeśmy się otworzyli, jak ja to piszę wielokrotnie, na zachód. No właśnie, bo to było tak... Bo nagle można było zacząć wyjeżdżać na zachód. No niektórzy wyjechali, już nigdy nie wrócili, ale to jest osobna sprawa. Ale w każdym razie tak to wyglądało. Ja panu opowiem, był jednak, powiedział, wszystkiego, co naprawdę się nauczyłem, to nauczyłem się w kulturze. I u niego miał gabinet w tym samym miejscu, w którym jest teraz wejście, teraz do pani dyrektor. Było tylko, że po tej stronie, tak jak poprzednio był, i to było mniejszy pokój był. Się miał sekretarkę i pokój. I w pokoju był zawsze tylko jeden portret. To się zaczęło. Mnie ujęło, prawdę powiedziawszy, w instytucie to, że przyszedłem do Beli Hartunian na doświadczenie elektrofizjologiczne, w której kot w narkozie patrzył się na ekran, przed nim przesuwało się rozmaite przedmioty i słyszałem, jak działają komórki nerwowe. To po prostu mnie zafascynowało, także wiedziałem, że to jest to, co chcę robić i tak się stało. Tak, ja też słyszałam ten dźwięk trzepkających neuronów. To jest tradycja, jak powiedziałam, ona, te seminaria u Pawłowa i później u Konorskiego, one się odbywały o 16:00 się zaczynały, a trwały jak się wyczerpał temat, to znaczy nigdy się nie kończyły po godzinie, trwały tak do 7:00 mniej więcej. I nikt oczywiście nie wychodził. I za czasów, kiedy Konorski był dyrektorem, to też uczestniczył co tydzień w tych seminariach? On je prowadził. Tak, był jednocześnie kierownikiem Zakładu Neurofizjologii i je prowadził. Zawsze siedział tak. No tak, panie kolego, bardzo ładnie, ale co najdziwniejsze, nie było chyba tematu z fizjologii układu nerwowego, o którym on czegoś ciekawego nie mógłby powiedzieć. Nawet jeżeli bezpośrednio w temacie nie pracował, to świetnie rozumiał każdy wykład. I myśmy się uczyli właściwie na jego dyskusji z przyjeżdżającymi gośćmi, a przyjeżdżało do niego wielu, ponieważ był osobą niezwykle znaną zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Stanach. A po 56, kiedy już nie uznawano go za człowieka, który niszczy naukę Pawłowa. Dla mnie, jak powiedziałem, seminaria na przykład, na które teraz doktoranci przychodzą z MUS-u, to była możliwość nauki. Jak powiedziałem, literatury mieliśmy znacznie mniej, nie było internetu, a Konorski potrafił zrobić resume po każdym wykładzie, każdego gościa, czy to z Krakowa, czy to z Waszyngtonu. I tak to podsumowywał, że człowiek nagle rozumiał, o czym był ten wykład. Więc to była nieprawdopodobna nauka dla nas. Myśmy tam rzeczywiście wsłuchiwali się. No i poza tym były te dyskusje przy stole. Regularnie w oparach dymu papierosianego, ponieważ na stołach stały wypełnione popielniczki, czego sobie trudno w tej chwili wyobrazić. Dzisiaj ja sobie nie wyobrażam, nawet to się...
wspominałem, znaczy jak on przyjechał do Stanów Zjednoczonych, to był lata 60. chyba, na zaproszenie zresztą, to przyjechał z takim, to już wiadomo było, że to jest osoba krytykowana, bo ma swoje zdanie na temat odruchów pawłowskich na przykład. I w związku z czym tam był traktowany troszeczkę inaczej i notabene Amerykanie zachęcili go do napisania tej drugiej książki. Ponieważ dawał wiele wykładów, on tam był chyba 3 miesiące pierwszy raz, a potem został zaproszony, bywał jeszcze kilka razy. Ile razy przyjeżdżał, wtedy nie było internetu, to dawał nam wykład, jak to tam jest w Stanach Zjednoczonych, to dygresja. Absolutnie tak, on załatwiał wyjazdy swoim uczniom, a uczniowie załatwiali wyjazdy nam. No właśnie, czy można powiedzieć, że jest, że to, że neurobiologia zasadniczo dosyć dobrze stoi w instytucie, to jest jakoś skutek jego pracy jeszcze? Absolutnie. To, że neurofizjologia tak była dobrze uposażona w stosunku do innych instytucji naukowych i biologicznych w Polsce, to był taki fakt, że on załatwił pieniądze dla rozwoju neurofizjologii. Tak, to tam profesor Roosevelt z tamtej strony to załatwiał. To był tak zwany NIH-owski podarunek. To wyglądało tak, że dostaliśmy dość dużą sumę, która była długiem Polski względem Stanów Zjednoczonych powojennym. I ten dług Polska spłacała w ten sposób, że finansowała badania naukowe, które były niby potrzebne NIH-owi. Okay, w związku z czym myśmy mogli... Niby potrzebne. Nie, no to było oczywiście słowo niby, dlatego że trzeba było uzgodnić wspólną tematykę badawczą i rzeczywiście te kontakty zostały nawiązane. I robiliśmy pracę również, tylko musiały one być zgodne z zainteresowaniami obu stron. I to się dało uzgodnić i dostawaliśmy dodatki do stypendiów tych doktorskich, które pozwalały nam trochę lepiej żyć i nie szukać ciągle korepetycji, bo właściwie jak się miało dzieci, to bez tego nie dało się inaczej żyć. Ktoś mi opowiadał, bo tak, Konorski jak zachorował i zdawał sobie z tego sprawę jako lekarz dobrze, właściwie, to z każdym z nas, ze swoich współpracowników najbliższych, rozmawiał 4 oczy. Wtedy rozmowa była taka, że pan oczywiście doskonale rozumie, że ja uważam, że dyrektorem to powinien być Kazik, a pan i tak sobie da radę, mówi to. To nie będzie Kazik Zieliński, nie ma takie, ale skażymy Meus. I to co ma z innymi, to ja nie wiem, co ze mną mówię. Ale panie się tak dalej, Kazik Zieliński zostawił, jakoś sobie chyba dać radę beze mnie. Ale później jak w szpitalu jednak to było ponad pół roku, bo gdzieś te rozmowy były. Ja pamiętam, to chyba był luty, albo początek marca. A zmarł we wrześniu, więc w szpitalu, więc to był długi okres, kiedy już żeśmy zostali sami bez niego, prawda, tam coś, do mnie dzwonił chyba 2 razy, bo w sprawach mało ważnych, jakieś, żeby coś tam załatwić i tak dalej, czy uważał, że zapomniał o czymś, czy coś takiego. I podobno w szpitalu sam, widząc, prawda, że jednocześnie choroba jednak rozwija się i atakuje również mózg, to podobno robi jakieś notatki. To ciekawe. Thank you.
No i później Konorski bardzo starał się wprowadzić modelowanie tutaj do nauk biologicznych i regularnie bywał na naszych seminariach profesor Gawroński, który później też z Instytutu Biocybernetyki, później też na razie w Stanach. No i on tam wyskakiwał i mówił o tych modelach, skonstruowali zresztą z Konorskim model neuronu w postaci takiej skrzynki. I trzy takie skrzynki śliniły się, prawda, jak im się pokazywało bodziec warunkowy, także. Jak sobie teraz czytam niektóre z tych prac, to wydają się takie no, podstawowe, bo to było jednak szukanie w bardzo skomplikowanej materii po omacku. Dlatego zresztą Lubińska mówiła, że woli badać przepływ aksonalny niż funkcje obszarów przedczołowych, ponieważ to jest zbyt skomplikowane i nie da się wtedy jeszcze tego zrobić. Ona była bardzo krytyczna. No, teraz wiemy, no bo był profesor też na FENSie, to wiemy coraz więcej i też te możliwości obliczeniowe, czy uczenia maszynowego, czy modelowania są dużo większe, ale ja dalej mam wrażenie, że i tak wciąż nic nie wiadomo. Albo... Nadal z modelowania takiego ogólnego, jak się coś zmodeluje, niekoniecznie coś wynika. Był taki filozof XVII-wieczny francuski, który powiedział, że jeżeli uda nam się zbudować taki model, który będzie zastępował przyrodę w jakiejś określonej funkcji, to znaczy, żeśmy zrozumieli tą funkcję. I tutaj jest podobnie. W momencie, kiedy pewne sieci neuronalne zrozumiemy i budujemy na tym model, to się nagle okazuje, że możemy zapytać, wtedy już jak to działa w komputerze, to oczywiście możemy zapytać o wszystko i dowiadujemy się nowych pewnych zależności przy pomocy modelowania. Ale jak powiedziałem, to ciągle jeszcze jest na poziomie małych sieci neuronalnych. Ciągle jeszcze kognitywistyki nie da się modelować. No tak, gdzie tam do mózgu, ale... Nie no, na pewno neurobiologia rozwija się bardzo przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, myślę, że pani, jest... dlatego się nią zajmujemy, bo tak naprawdę jest niewiele rzeczy, w których człowiek nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje. Jedna to jest, prawda, tych kilka chwil po albo przed wielkim wybuchem. A drugi to zagadka umysłu, prawda, tego. I pracować nad czymś takim, no to wiadomo, że się niestety nie będzie spełnionym. No więc właśnie, jest to nieco proste. Ale jakie to ciekawe. To prawda, to prawda.